Przeciwko likwidacji pomnika generała Karola Świerczewskiego w Poznaniu protestowali członkowie Obywatelskiego Ruchu Obrony Pomników i Pamiątek Lewicowych w Wielkopolsce Walter. W demonstracji wzięło udział około 40 osób, m.in. dwaj wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, Marek Siwiec i hiszpański deputowany Miguel Martinez. Pomnik Świerczewskiego stoi na jednym z poznańskich osiedli. Wykonany jest ze zbrojonego betonu i ma wysokość około 16 metrów. W marcu poznańscy radni zdecydowali o przekazaniu 300 tysięcy złotych na rozbiórkę monumentu i stworzenie na jego miejscu terenów rekreacyjnych. Dyskusje na temat usunięcia pomnika trwały w Poznaniu od wielu lat. Walter stanowi pomost pomiędzy Polską a Hiszpanią, między ludźmi w naszych krajach. Nie możemy zgodzić się na zburzenie tych pomostów. My ich potrzebujemy, budując przyszłą historię Europy. Nie możemy dopuścić do zapomnienia o ciemnej stronie historii, jaką była walka z nazizmem, mówił pod pomnikiem hiszpański eurodeputowany. Nie chcemy poprawiać metryki generała Świerczewskiego. Chcemy tylko, aby oddać szacunek człowiekowi, który walczył za Polskę, w której wierzył, powiedział Siwiec. Jestem wdzięczny radnym miasta Poznania, którzy głosowali przeciwko tej głupiej, durnej decyzji. Nie da się zamieść pamięci historycznej pod gruzy pomnika. Nie da się zafałszować historii. Tak długo, jak my jesteśmy, tej historii nie da się zafałszować.